Panie i panowie, czas na walkę numer 7. Pojedynek we wadze półciężkiej, w którym zmierzą się i zapraszam do narożnika niebieskiego. Tomasz Bureś! Ja mam wadkom.com, on wadki.com, Sylwa ma ty, Johnny. Chamaté, stay fresh, chamaté, si tu mich mit dem Bedis, dann nur wegen Cash, chamaté, la Costa, Dress, chamaté, Stacks, immer Stacks, chamaté, ich bin der Maghrebé, aus Nordrhein-West, chamaté, ich bin ein Hustler, Platz da, sonst bist du faster, jetzt ist Basta. Tomasz Bureś, Czechy, narożnik niebieski. Jego rywal w narożniku czerwonym będzie Sebastian Kuz. Sebastian Kuz, Polska, narożnik czerwony. W narożniku niebieskim 21-letni reprezentant Czech, 178 cm wzrostu, dwukrotny. I proszę państwa, walka w kategorii półciężkiej. Dawniej przez lata cały limit 81 kg, teraz 80 kg. Dwukrotny mistrz Czech, Tomasz Bureś i Sebastian Kuz, brązowy medalista tegorocznych mistrzostw Polski, ale w kategorii do 86 kg, która nie jest kategorią olimpijską. Kuz postanowił więc zbijać wagę do wagi 81-80, tutaj walczą z kilogramem tolerancji 81. I z tego, co mówił w wywiadzie przed tą galą, nie miał z tym większych problemów. No zobaczymy, jak się będzie prezentował w ringu. To jest zdolny kickbokser. Sporo już ma medali w różnych kategoriach wiekowych w boksie. Pierwszy medal zdobył w 2017 roku, a więc mając, to wciąż jest bardzo młody człowiek, a w 2017 zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. W 2018 był między innymi brązowy medalistą mistrzostw świata w kickboxingu w formule light. Wtedy wadze jeszcze plus 69 kg w kategorii wiekowej kadet. No, bardzo aktywnie, bardzo agresywnie rozpoczął Tomasz Bureś. Dwukrotny mistrz Czech. Zatem musi korzystać z tego lewego prostego Sebastian Kuz. Może zbyt dużo pozwalać od razu od początku Czechowi, bo widać, że jest to zawodnik, który chce być agresywny. Wyraźnie pokazuje tutaj swoją postawę od początku tej pierwszej rundy. Tomasz Bureś. A Kuz musi uważać, bo jego defensywa to nie jest monolit. Ma świetne warunki fizyczne, 190 cm wzrostu. Taką dużą łatwość zadawania ciosów, ale jak powiedziałem, dziury w defensywie są spore. No, tak jak wspomniałeś, musi zbijać wagę. Różnie to wpływa na zawodników. Niektórzy tracą swoje atuty i nie zyskują. No, teraz dobre przyspieszenie Kusza. Lewy na górę, prawy prosty na dół. Trafił mocno, czeka na korpus. No, tutaj powinien korzystać właśnie z ciosów prostych. Widać tu przewagę wzrostu. Nie powinien się bić, właśnie przepuszczać akcję Buresza. Krok do tyłu, kontra, zejście na bok. No i właśnie długi cios prosty. W tej kategorii mistrzem Polski w Zabrzu został polski zawodowy pięściarz Łukasz Staniak ze Skorpiona Szczecin. Wygrał finale ze swoim kolegą klubowym Kasperem Derdą.
Natomiast oglądany tu Sebastian Kusz, jak powiedziałem, walczył wagę do 86 kg, zdobył medal brązowy, a złoty Tomasz Niedźwiecki po wygranej z Jakubem Straszewskim. Ale niezła runda Kusza. Tak, aktywny na nogach, drugi cios prosty. Początek taki agresywny czeka, później już złapał właściwy rytm Sebastian Kusz. Dobrze poruszał się, przepuszczał, wykorzystywał swoje warunki fizyczne. Wydaje mi się, że ta runda zapisana przez niego. Tanie te warunki fizyczne w kategorii półciężkiej naprawdę są bardzo dobre. Tutaj widać jeszcze na początku nie ryzykował kontrujących ciosów, nastawił się przede wszystkim na obronę. Ale już końcówka rundy wyglądała naprawdę dobrze. No, takie dobre próby właśnie przypuszczenia. Dwa kości, które są wejście, tak jak teraz. Zmienił pozycję Kusz na chwilę, nie skorzystał ze zmiany. Powinien wyczekać na takie chaotyczne pojawiającego. Pomysł był bardzo dobry. Dwa kroczki do tyłu i szybki kontrujący prawy krzyżowy. Ile wyśrubowy. Bardzo ładnie. Tak czuję to Kusz. Ma ten moment takiego, widać te przyruchy Czecha. Może dobra praca na nogach Kusza. Kroczek do tyłu jest w stanie skontrować i odpowiedzieć się dobrym kontrataki pola. Tak, tutaj ta lewa ręka musi cały czas pracować, bo to jest atut absolutny. Tylko, o, teraz prawy bezpośredni, świetnie. Tak, właśnie to dobrze zauważyłem, bo to jest klucz, naprawdę pracujący długi lewy prosty, nie musi trafiać, ale powinien przeszkadzać, prowokować, czeka do właśnie takiego ataku. No przy niezłych nogach, a takie ma na pewno, to widać Kusz, bardzo dobrze się czuje w tej wadze. Tak przynajmniej to wygląda i znów dobra akcja. Cały czas pressing, kontrolowanie dystansu. I od razu odbiera atuty Czechowi. No ale zdecydowanie to, co wspominałeś, tutaj potwierdza się zbyt mało tej pracy lewy prosty. Długi lewy przez kilka sekund ma w ogóle pracy, jakby troszkę nie wierzył w tą siłę swojej lewej ręki Sebastian Kusz. No to jest takie troszkę lenistwo, brak konsekwencji, takie ringowe lenistwo, tak mi to określił. I tutaj to też muszą trenerzy na to zwracać uwagę, bo odbiera sobie atut, który naprawdę może mu wiele pomagać w istotnych dla niego pojedynkach. Teraz powinien być ten lewy prosty, jak się cofał. Zdecydowanie taki kieszel, mocny lewy, świetny lewy prosty. Jest szukanie mocnej, silniejszej akcji, silniejszej ręki. Oś teraz dobra kontra, ale... Ale rywal tam szuka cały czas tych ciosów na korpus. Tam ten lewy hak jest niebezpieczny. Zmienia pozycję na odwrotną, próbuje różnych rozwiązań, widać Czech Tomasz Buresz. Tak, jeden i drugi zresztą, bo widzieliśmy u Kusza również te próby. No, teraz niebezpiecznie, bo wszedł i prawy, i lewy podbródkowy. No, obniża pozycję i teraz coraz śmielej wchodzi tą prawą, takim obszernym, sierpowym na dół Czech, próbując wyjść jeszcze lewym na górę. Tak, za wszelką cenę nie powinien dawać się rozpędzać Czechowi. To on musi wywierać presję. I wtedy nie ma 50% czeskiego pięściarza Tomasza Buresza. No, zacięta druga runda tego pojedynku. Mamy tutaj czeski narożnik dosłownie obok naszego stanowiska. Buresz wygląda na bardzo zmęczonego po dwóch rundach.
No i chyba te uwagi, żeby pracował tym lewym prostym, poskutkował w narożniku, bo teraz od początku kurz aktywny lewy prosty. No była próba kontra, ale słaba była ta kontra Sebastiana Kusza. Zdecydowanie bardziej mi się podoba w normalnym ustawieniu lewa ręka rozpoczyna akcję, ale kiedy jest aktywny, a nie kiedy ucieka i pozwala na atak Czechowi. To powiem mocniej na nogach stanąć i właśnie takim sztywnym lewym prostym, a teraz to robić się prawym sierpowym. No Czech wyraźnie szuka momentu, żeby skrócić, przejść, sprowokować Kusza do takiej bójki w pół dystansie, gdzie najlepiej się czuje. I znów zabrakło lewego prostego. Kolejna sytuacja, robi krok do tyłu i bezkarnie daje miejsce, żeby rywal wchodził w tą przestrzeń, która mu pasuje. Tak, ewidentnie tutaj ciosy proste by tutaj zyskały to przymowę. No i teraz prawy sierpowy bardzo niebezpiecznie ląduje. Ale wyraźnie wstrząsnął teraz kolejnym prawym Sebastiana Kusza. Lewym prostym by wyłączał tą prawą rękę, a tego nie robi. Niestety. Cały czas powtarzamy i te uwagi z narożnika we wcześniejszych rundach. Lewy prosty, z którego nie korzystał Kusz. Początek tej rundy tak, ale te mocne prawe sierpowe, ale teraz potężny lewy sierpowy ugięły się nogi Sebastiana Kusza. No i to jest to, co powiedziałem na początku tego pojedynku, że defensywa Kusza niestety jest dziurawa. I to mocno dziurawa. A szczególnie teraz jeszcze na zmęczeniu. No ale tutaj w tej rundzie potężne, naprawdę agresywny atak. No dostał teraz troszkę czasu, żeby odpocząć, ale... strupek. Prawy sierpowy, lewy sierpowy naprawdę przez moment wstrząsnął Polakiem. No i teraz kolejna akcja, którą on powinien zacząć, a nie czekać, że będzie ją rozpoczynał Góreś. Tak, dokładnie. Zbyt długo czeka ten lewy prosty, żeby zatrzymał. A tak to widać, że Góreś złapał wiatr w żagle, jak można tak to powiedzieć. Jest agresywny, widzi swoją szansę nawet skończenia tego pojedynku i wygrania przed czas. Tak, miał naprawdę dobre momenty w tej walce Sebastian Kusza, ale trzecia runda w jego wykonaniu jest po prostu słaba. Jeszcze 20 kilka sekund do zakończenia walki. No chyba już nie stać go na nic więcej w tym pojedynku. Nawet nie próbuje, nawet nie próbuje wyprowadzić ciosu. No, już wyraźnie bazuje, żeby przytrzymać, przypinczować, dotrwać do końca Polak. No, runda przegrana przez Kusza. Co do walki poczekam. Bo były jeszcze rundy pierwsza i druga, w których na pewno Kusz nie był gorszy, ale będziemy z niepokojem oczekiwać na werdykt tego pojedynku. Tylko że taka runda jak ta trzecia, to naprawdę. Pamiętajmy, że w boksie olimpijskim często są przerywane pojedynki w momencie, kiedy mocne ciosy dochodzą celu i wcale tutaj pięściarz nie musi padać na deski. Panie i panowie, czas przejść do kart punktowych. Przed tym pojedynkiem w meczu Polska-Czechy mieliśmy wynik 8-4 dla reprezentacji Polski. A we walce numer 7 sędziowie punktowi orzekli. Sędzia Michał Sołków 30-27, sędziowie Sebastian Netz oraz Bartosz Kwiatkowski 29-28.
dla jednogłośnego zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Tomasz Burysz! Tomasz Burysz, proszę Państwa, więc Kusz przegrywa ten pojedynek. I to był werdykt, z którym się trzeba zgodzić. A więc gonią Czesi w meczu Polaków, już tylko 8-6, tylko jedno zwycięstwo dzieli ich od remisu, no ale tutaj zostały nam jeszcze dwie karty przetargowe, wielokrotni mistrzowie Polski w najcięższych kategoriach Mateusz Bereźnicki i Oskar Safarian. A my popatrzmy jeszcze, jak wyglądały tutaj niektóre akcje tego pojedynku wady do 80 kg.